Także melodie, proszę Państwa, królestwa, piękne melodie. Są to piękne melodie królestwa, ale my chcemy troszeczkę, ponieważ nasze radio Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra jest obrotowe, jest ruchome, proszę uważać, proszę Państwa, że pokazujemy czasem w tym naszym radiu, a to to, a to tamto, rzeczy może kontrowersyjne trochę, proszę Państwa. Radio ruchome, obrotowe, Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę Państwa, o przykazaniach mówimy dzisiaj, o przykazaniach, dużo się zmienia. Państwo zobaczą, burza była, przyjechała straż pożarna, były straże różne i straż miejska i usunęły drzewa, które znalazły się pomiędzy szkołą a naszym blokiem. Także szkoła święta, gdzie Bożena Rossa, moja koleżanka, uczyła kiedyś dzieci, że Bóg to Jehowa. Ona sama z nami czytała Biblię, studiowała, bo chciała poznać Pismo Święte. Też miała synka i męża, który pracował w Pałacu Kultury Stalina i Lenina. A ten synek to raz u niej, czyli u mamusi, a raz u babci. No, ta babcia pewnie nie żyje. Ale... bo to było bardzo dawno, fakt faktem, że ta nasza koleżanka Bożena Rossa, jako nauczycielka w tej szkole na Saskiej 44, gdzie tu kiedyś jeszcze i Niemen się uczył, to teraz jest Saska jakoś tak, czy 27, czy 127, bo to szkoła nie należy już do ulicy Saska Kempa, tylko należy do Stanów Zjednoczonych. No ale to wiecie Państwo, czy do takiej ulicy należy, czy do innej ulicy należy, to szkoła przecież prosperuje i to całkiem nieźle. Skoro tutaj wycieczki cały czas jeżdżą, to aż pani Maria dzwoniła do radia RDC, też z Saskiej Kępy, i mówi, że po co to pieniądze wydawać na wycieczki, na książki, na to, co potrzebne, a to, jak to mówią, że w D byli i G widzieli. Mówiła i skarżyła się na pani Maria, że burmistrz osiedla Saska Kępa bezpośrednio jest odpowiedzialny za usuwanie drzew, że mało tych drzew jest w Warszawie, mało zieleni, mało powietrza, jesteśmy wszyscy zatruci, zwłaszcza, że to wszystko od poniedziałku dzisiaj w korkach stoi i smrodzi, autobusy, samochody, wszystko tutaj na Saskiej Kępie, o, nawet jeszcze i teraz stoi zielony wóz, ale nie wiem dlaczego, chyba się zaparkował na chodniku i zaraz przyjedzie straż. No dajcie spokój, bo się ciut zwolniło na Saskiej Kępie. Proszę Państwa, dzisiaj mówimy o usuwaniu świętości. Jakie to świętości były usuwane? Mamy tutaj 10 przykazań, całą tę tablicę, której też nie pisałam, nie jest ona mojego autorstwa, ale tak ta tablica mi się spodobała już od kilku lat i omawiam, proszę Państwa, przykazania. A przykazania to są po prostu w Biblii, no bo skoro oni tak usuwają różne rzeczy, usuwają, to my się musimy teraz przyjrzeć, co tutaj w Biblii jest i co zostało usunięte, proszę Państwa. Także proszę być z nami. Zapowiedzi radia naszego Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Mamy tutaj, proszę Państwa, Słowo Boże, przykazania, Biblia Święta, Pismo Święte. Składa się z 66 ksiąg, 39 pism hebrajskich, 27 jest pism greckich. Tutaj mamy nawet pokazane, proszę Państwa, Nowy Testament, my to tak nie mówimy Nowy Testament, tylko chrześcijańskie pisma greckie, bo jak będziemy mówić Nowy Testament, to oni zaraz szybko zrobią, że coś jest stare. No, tutaj też mamy Nowy Testament, wyciągnięty ze śmietnika i tu Nowy Testament, ze śmietnika na ulicy Zielenieckiej. To wszystko raczej jest spod Pałacu Kultury Stalina i Lenina, na bruku, na glebie, na asfalcie, na krzaku, na drzewie, wszędzie. Na ławce, pod ławką, na śmietniku, w śmietniku. Także proszę Państwa, dlaczego tutaj w Warszawie tak dzielą się?
Dlaczego tak dzielą się? No były te rządy jeszcze takie żydowskie, oni się strasznie lubią dzielić. Co nie włączę Radio Tok FM, to oni, jakiś docent habilitowany, a to, że tu się uczył, a to, że tam się kształcił, wiecie państwo, że kupa śmiechu na wydechu. Wydarzenie z wieczora. Przychodzi von Lipski, kura, która składa złote jajka. No mamy tutaj z tego jednego jajka, proszę państwa, kurczaczka. Kurczaczek, ja muszę go przytulić, ja muszę go przy sobie mieć, tego kurczaczka. Muszę troszeczkę patrzeć, gdzie on idzie, żeby jemu krzywdę. Te chamy tu w Warszawie nie zrobili. Koko, koko. Możecie państwo oglądać, proszę państwa, program piękny, YouTube, Dawid Kogut, youtube.com. Ale tam jakiś Dawid Kogut wszedł i pokazuje swoją piękną twarzyczkę, a że pięknyś, a żeś młody. No po co to pokazywać, proszę państwa? My nie o tym, u nas nigdy nie o to chodzi. Czyś ty młody, czyś ty stary, bo oni tutaj, wiecie państwo, tym sumptem jeszcze takim żydowskim, czy może pożydowskim, lubiąc się dzielić, to będą mówić, a że tyś stara, a że tyś młoda. I taka biedna tu Bożencia jest z ochoty, taka staruszka z guzem na głowie, co muszą ciągle wytknąć jej ten guz, że ona ma na głowie guz. Taka Bożencia biedna, przeszła operację, ale ona stara jest, strasznie stara, ale to może nawet nie to, że ona taka jest stara, ale ona jaka brzydka jest, strasznie brzydka. To jeżeli my będziemy tak dosłownie podchodzić to do życia, to nie będzie to artystyczne, bo artystycznie to można z brzydoty zrobić coś pięknie, prawda? Tak samo jak Edyta Górniak, nasza kochana cyganeczka, powiedziała o Madonnie, proszę państwa, o talencie, ale Ameryka, no, wypromowała gwiazdę. Ona tak nie miała głosu, może chrumkała, może jakieś takie dziwne dźwięki, w ogóle to ona raczej głosu nie ma. No, ale coś tam śpiewa, bo to artystka estradowa, ale raczej jej i nie o to chodziło. No to więc wtedy, kiedy tutaj w Polsce, a miała wystąpić, a tu w Polsce kult kobiety kwitnie, Matka Boska jest czczona i na święto, no, święto majowe, tu Matka Boska, a Madonna miała wystąpić na Stadionie Narodowym, to jest ten były stadion dziesięciolecia, gdzie jej Świadkowie Jehowy tu od roku 1985 roku, roku 87, też roku 86 mieli kongresy. Jehowa jest ucieczką, piękna pieśń. Proszę państwa, kongresy międzynarodowe w roku 87, kongres, dwie sceny, polsko-rosyjski, ja nawet w rosyjskim chórze śpiewałam, ja miałam tu mnóstwo, że tak powiem, skoro już mówię do was, atrakcji, bo tutaj też niektórzy ludzie lubią używać słowa imprezy, ale my nie chcemy używać takich słów, bo to jest kongres, tak? To nie jest konkurs, to jest kongres. Także tu nie są jakieś takie zawody, żeby ktoś był młodszy, żeby ktoś był starszy, starszy, młodszy, piękniejszy, brzydszy, brzydszy, ładniejszy. Tylko, proszę państwa, sztuka potrafi dostrzec artyzm. Oczywiście, jak tu się wszyscy tak w tej Warszawie pchają na chama, aby mieć, aby być, no mieć, aby te tytuły, na przykład tytuły docent, doktor habilitowany Krystyna Pawłowicz, że ja już tak myślałam, że jak ta linia Mysia i ten papież i te kościoły rzymskokatolickie, a przecież one tylko tutaj takie w Warszawie są, no to już nie będą się tak, proszę państwa, oddzielać i mówić docent dr Pawłowicz, Krystyna docent doktor habilitowany, albo ta nasza kochana Felicja Boska przez 2S. Masz na Google, możesz oglądać Felicja Spacja Boska przez 2S. Proszę państwa, piękny program. Nasza kochana prababcia tutaj będzie opowiadała. Nawet jeszcze jest dużo więcej spoza internetu, bo przecież i moje występy były, proszę państwa, zapisane elektronicznie, cyfrowe w Domu Literatury, gdzie Felicja Boska miała prezentowane swoje książki. Bardzo piękne, pięknie to było pokazane. Także może państwo do niej tam zatelefonują, zadzwonią i zapukają, czy napiszą, nasza kochana Felicja Boska. No to jest pisarka warszawska, no to ona bardzo będzie się cieszyła, bo zawsze się pyta, czy państwo jesteście moimi
czytelnikami, czy Państwo czytacie moje książki, bo co? Bo tutaj w tej Warszawie tylko breszą, w tej Warszawie tylko kaszlą, tylko chrumczą, a żeby się tak mogli oni wyciszyć przy lekturze książek, wierszy, poezji dr Felicji Boskiej, to byłoby super. Proszę Państwa, docent Felicja Boska, wszędzie tytuły, ale Jezus powiedział, a u was nie tak ma być. Jeżeli kto się będzie wywyższał, będziecie się dzielić, nazywał się będzie nauczyciel, rabbi czy ojciec, to nie tak dzielcie się. Nie nazywajcie nikogo tutaj na ziemi ojcem, nie nazywajcie tutaj na ziemi nikogo nauczycielem, ani rabbi. Jeden jest wasz nauczyciel, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Jeden jest wasz ojciec, Jehowa, Jahwe, ten w niebie, a wy wszyscy jesteście braćmi. Pośrednikami, nauczycielami, nie, nie, nie. Także widzicie Państwo, jaki piękny przykład mamy w Piśmie Świętym, w Biblii, podczas gdy tutaj, gdy Bogiem tego złego świata jest szatan, diabeł, Biblia mówi z małej litery, używa to słowo Theos, bez przedimka określonego ho, że to Theos, czyli w Biblii to jest jakiś pośrednik albo jakiś Bóg, bo mówi Biblia też, że bogami będziecie, prawda? No ale nie tym ho Theos, prawda? Bo tak jak Theos w sensie pośrednika, w sensie jakiegoś kogoś pomiędzy postawionego człowieka, istoty, która zarządza, która sprawuje kontrolę, zawiaduje, no to tak, Hoteos jest tym jednym, jedynym Bogiem, tak samo jak i te rodzajniki. De, jak de, to jest przy nazwie, a nazwa jedna dotyczy jednej rzeczy i nie może być już takiej drugiej. To więc jeżeli de, no to to odpowiada temu Bogu Hoteos, bo to zawsze są te rodzajniki. Przedimek określony ho w języku greckim oznacza tego Boga Jehowę, Jahwe. No i tego Boga Jehowę, tegoż Boga Jahwe, no bo nasza Bożena Rossa w tej szkole, gdzie Niemen się uczył na Saskiej 44 dzieciom, przyjeżdżała do szkoły jako polonistka i mówiła, oficjalnie mówiła: dzieci, słuchajcie, musicie wiedzieć, że Biblia mówi, że ten Bóg nasz nazywa się Jahwe. I ona potem przychodziła do domu, ale jak myśmy tak przyjeżdżały do niej na wieczór, tak co drugi, trzeci dzień, bo ona sobie bardzo chciała częściej, zawsze raz w tygodniu, zwykle raz w tygodniu studia biblijne u ludzi odbywały się oczywiście z Biblią przy pomocy tam. No, mogłyśmy mieć różne pomocy, ale niekoniecznie, bo to mogłyby być po prostu dyskusje na tematy Pisma Świętego. Najbożena Rossa mówiła, że tutaj w tej szkole na Saskiej 44, gdzie się uczył Niemen, walczyła z krowami, proszę Państwa. No, to takie stare komuszyce, nauczycielki stare, które przyzwyczajone do metod przedpotopowych, i ona odwieczne wojny toczyła z tymi komuszycami starymi, babami na Saskiej 44. To myśmy tam z tą Bożenką ryły ze śmiechu. Potem ona opowiadała, jakich to pisarzy rosyjskich, radzieckich tutaj w Warszawie, mówią ruskich, czytała, Dostojewskiego. Wspaniałe rzeczy, proszę Pani. No i że ona tego Pawełka chciała też wychować, ale że jej matka zabierała Pawełka i do bierzmowania dała bez jej wiedzy. Ta się wściekła, zaczęła. No ale to wiecie Państwo, to dziecku życia się nie zabierze. Księga Ezechiela mówi, że ojciec nie będzie odpowiadał za syna ze względu na nieprawości synowskie, ani odwrotnie. Także proszę Państwa, jesteśmy przy Wi-Fi. Tutaj daje nam sygnał, daje nam znak, że dostępne Wi-Fi na Saskiej Kępie pomiędzy szkołą czwarte liceum ogólnokształcące, a szkoła podstawowa. Pieśń pamiątka. Jehowo nasz Ojcze, w niebiosach jesteśmy, do Ciebie przychodzimy z wszelkich pól, prawda, jak to Izraelici śpiewali. Izraelici raz w roku obchodzili święto wyjścia z Egiptu, ze starożytnego Egiptu. Wyjścia, wyjścia. Jezus nawet to powiedział do swoich naśladowców: to czyńcie na moją pamiątkę. A ponieważ
to było czynione raz w roku, no to dla chrześcijan, no to byli pierwsi. Chrystianizm to był, to nie było jakieś takie nominalne chrześcijaństwo, co dzisiaj mamy, co oni w bagażu od IV wieku mają tradycje pogańskie, praktyki i zwyczaje pogańskie, które się Bogu nie podobają, że kiedyś jeszcze w książce Istina wiedzieliście jak wiecznej żyzni, czyli prawda prowadzi do życia wiecznego. Na stronie 164 był taki rozdział, praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają. To tam nawet wspomniane było cytatem o jajeczku, że jajeczko wielkanocne było znane dawno przed wprowadzeniem chrześcijaństwa, tego nominalnego. Proszę Państwa, w Egipcie malowane, kraszanki, pisanki, wszystko było. Kult kobiety Izyda, Horus i Set, Diana Efeska, Artemida Efeska. Jak my tu zaczniemy opowiadać o tym pobycie apostoła Pawła w Efezie, co on widział, ile tych złodziei tam było dookoła tej świątyni. Chodziła procesja bowiem, ośmiogodzinna, ośmiogodzinna, i krzyczeli: wielka jest Artemida Efeska, wielka jest Artemida Efeska. To znaczy ta Diana Efeska, wierzono, że jej posąg z 16 golimi piersiami spadł z nieba, nigdy nie potłukłszy się. No więc ta procesja 8 godzin trwała, a kult kobiety przeszedł i do każdego kraju potem, cywilizacji, religii też wszedł, zagościł, no bo to wiecie Państwo, było tak silne, no przywiązanie do macierzyństwa, do dzieciątka, dzieciątko Jezus, to wszystko jest wzięte spoza Biblii, a tylko pod pretekstem, że to jest w Biblii. Tak samo jak i ci krzyżacy też nawracali Polskę, no ale w sumie no Polska ciągle była jakby, jak nie słowiańska, to pogańska, i oni pod pretekstem nawracali. To najlepiej świadkowie Jehowy, jak tutaj się w Polsce pojawili w roku 1905, od strony Gdańska, gdy się pojawili, wtedy, to był XX wiek, to było bardzo dawno temu, od strony Gdańska, to spłynęli tak tutaj, proszę Państwa. Po kraju, po Polsce, wzdłuż Wisły, odwrotnie, z jej biegiem, aż do Krakowa i dalej, i zaczęli głosić świadkowie Jehowy: Boże, ile nowości! Oni zaczęli, proszę Państwa, odgrzebywać w USA, w Ameryce Białystok, nowe rzeczy, że nie ma żadnej trójcy, trójca pogańska, Bóg jest jeden, Jahwe, Jehowa. Dobrześ Bożenka Rossa tutaj w tej szkole głosiła, że nie ma tam żadnego życia pozagrobowego, w sensie duszy nieśmiertelnej, strachy na lachy były potrzebne tutaj w czasie Mikołaja Reja i wcześniej, ciemny okres, a że to do dzisiaj jeszcze trwa, w sensie, bo ludzie są tak przyzwyczajeni do tych pogańskich nauk, że pomimo, że jakąś prawdę z Biblii mogą poznać, to religijnie coś ich trzyma, a to tradycja. Na przykład mamy tutaj tę kurę składającą rzekome złote jajka von Lipski, która też wojnę tu toczy z Ewą Grecją, tak jak kiedyś Godzilla kontra Hedora. To ona mówi, że ona jedzie już na te święta Bożego Narodzenia, bo czy to wielkanocne, do domu tam pod las na Wiochę. No bo ja mówię: słuchaj, jesteś już jako stara baba przyzwyczajona do bo my tutaj mamy takie, proszę Państwa, jak u Syberberga, Syberberg on Wagner, Państwo zobaczą. To nie są takie laleczki, że jak ktoś jest stary, to się bawi laleczką, prawda? To nie jest takie coś. To są elementy, są to rzeczy potrzebne w pokazywaniu sztuki. W pokazywaniu sztuki nie byle jakiej, bo w pokazywaniu sztuki wielkiej. Ostatnio w Instytucie Słowackim miałyśmy coś na ten temat. Proszę szybciutko zaglądnąć, czyli zajrzeć do, proszę Państwa, tegoż muzeum, nie do Kasi Kowalskiej, tylko po prostu na krzywe koło 12 na 14. U nas to wszystko jest. Jak elementy martwe, nieżywe, laleczki zastępczo mogą pokazywać wielką sztukę. Tutaj akurat mamy też i Hitlera, który siedzi, proszę Państwa, na stołku. Mamy też Hitlera ukrzyżowanego, który zamiast Jezusa Chrystusa wisi na krzyżu. Okazuje się, że wcale to nie był krzyż, tylko to był pionowy słup lub pal, bo nawet w
księdze Ezdrasza 6,11 i w Mojżeszowych księgach czytamy, że jeżeli ktokolwiek, u Żydów tak było, przecież Biblia jest żydowska, nie oszukujmy się, Jezus też, jeżeli ktokolwiek przekroczy to zarządzenie, z jego domu zostanie wyrwana belka, na którą on zostanie wbity, natomiast jego dom zostanie zamieniony w kupę gruzu. No i proszę Państwa, że to był pionowy słup, że to był pionowy pal, ale nikt nikogo, proszę Państwa, tu nie będzie teraz na palu wieszał, bo nawet gdyby naszego ojca czy matkę powiesili też na palu, to święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, a przecież tymi świętymi są świadkowie, świadkowie Jezusa, świadkowie Jahwe, świadkowie Biblii, nie będą na ścianie wieszać rewolwera, którym zabito waszego ojca, matkę, rodziców w czasie II wojny światowej. Bo tutaj jak się po Warszawie jeździ i chodzi, najczęściej chodzi, bo teraz to wszystko stoi w korkach, nie kupujcie żadnego Mercedesa, chociaż nasz kanał nazywa się El Mercedes. Proszę bardzo, El Mercedes, El Spacja Mercedes. Także proszę u nas, ale taki Mercedes możemy pokazać, jak to w tym żydowskim kabarecie też Białystok Miłości Moja, Anna Romanowicz, podlaska pisarka, tak, dobrze mówię, Anna Romanowicz napisała taką poezję, to się przetworzyło potem w kabaret. Przetworzono. Białystok Miłości Moja. I tam był taki samochodzik, że Tadzio, że lat 40 handlowałem, aby sprzedać co się da, i samochód sprzedał, że miał samochód, że moja żona leży na cmentarzu, mój samochód trafił w szlak. Już nie mogę ani razu, bo kondycji jemu brak. I taki Tadzio śpiewał, wszyscy płakali, proszę, piękny kabaret, Białystok Miłości Moja. No ja tam miałam inne pieśni, całkiem inne, bo to akurat mi się o tym Tadziu wszystko przypomniało. Tadziu, który przecież już dawno umarł, ale pokazywał mi szpilkę, kabaret w Anglo-Ameryce, Białystok, dobrze, że się wyciszyło, który to kabaret szpilka zawsze pierwsze miejsce w Polsce zajmował. Pokazał mi 6-7 kaset, tysiące, miliony strojów, miny. Piękne gesty, bo to ci aktorzy przez panią Frydrych Władzie, ona też umarła, ale jest teraz jakaś inna kobieta. No teraz ten kabaret Szpilka to nie za bardzo mi teraz odpowiada, ale piękny. No nasz kabaret Kanon był w Anglo-Ameryce Białystok i ten kabaret Kanon był prowadzony przez Annę Romanowicz. To jest podlaska pisarka. Ona płynnie tłumaczyła z ukraińskiego języka, białoruskiego, z rosyjskiego, no ale wyjątkowo w ogóle nie była ani prawosławna, ani jakąś tam nie była, ja wiem, hinduską, w buddyzm nie wierzyła, była katoliczką po prostu, ale była na tym.